Wielu z Was, którzy obserwują moje poczynania od ostatniego pół roku, z pewnością zapoznana jest już z moją obsesją na punkcie łączności internetowej. Bardziej z tym, że iście fascynuje mnie temat możliwości połączenia się przez swój komputer z innymi komputerami i serwerami na drugim końcu świata. Można znaleźć cudowne, edukujące materiały, ale można stać się też ofiarą przestępców, czy znaleźć całkiem nieprzyjemne środowiska. Dzisiaj opowiem Wam historię, której nie mogę się dopatrzeć nigdzie w internecie, a wielka szkoda, bo jest ona całkiem intrygująca. Naprawdę myślałem, że ktoś już ją gdzieś napisał, no, ale chyba się myliłem. Nikt o tym jeszcze nigdy nie wspominał i nigdzie nie jest to zapisane. A więc o czym ja to tak właściwie mówię? Otóż to wcale nie będzie żałosne, jak powiem, że cały ten odcinek będzie o Minecrafcie, prawda? No mam nadzieję, że nie, no więc dość dawno, w czasach, kiedy, że tak powiem, była pierwsza świetność tej gry. Rok 2010-2011, gdy wcale aż tak bardzo nie trzeba było się tej gry wstydzić. Działy się ciekawe rzeczy. Wszyscy byliśmy generalnie jakieś 9 lat młodsi. Wszystko było jakieś takie bardziej inne, wiecie, nostalgia, wspominki, te sprawy. No ale do czego zmierzam? Otóż ja z moimi znajomymi chcieliśmy sobie pograć w tę grę przez internet. Jako, że byliśmy wtedy bardziej dzieciakami, nie posiadaliśmy wiedzy, jak założyć wspólny serwer Minecraft. Nie, że było to jakoś specjalnie trudne, bardziej chodziło o ograniczenia sprzętowe i sieciowe. Nie było wtedy ani obecnej funkcjonalności tzw. Realms, ani innych dedykowanych serwerów w internecie. Zresztą nie mieliśmy zamiaru wydawać na to ani grosza. No ale wracając, jako, że byliśmy młodzi i rzeźcy, jako grupa 12-latków, mieliśmy od groma sam zaparcia, żeby znaleźć jakiś sposób, jakąś metodę, by rozwiązać ten problem. I po kilku dniach googlowania, rozmów, ustaleń, doszliśmy do konkluzji, a raczej pod nasze ręce wpadła pewna strona, która indeksowała serwery Minecraft. Stwierdziliśmy, że jeśli chcemy pograć wspólnie na jakimś serwerze w Minecrafcie, możemy po prostu przejąć cudzy, pusty i nieużywany serwer. Pierwsze strony listy to były oczywiście najpopularniejsze wtedy serwery polskie, zagraniczne, jakieś Minecraft, inne takie wydziwniania, ale nam zależało po prostu na wspólnym, najzwyczajniejszym świecie. Więc po sortowaniu według graczy, na którejś stronie z kolei zaczęły pojawiać się serwery z najmniejszą ilością graczy. Było w sumie po południu około 17 w sobotę, więc na dobrą sprawę była to godzina szczytu dla wszelkich chętnych graczy. Dlatego zapewne w serwerów z najmniejszą ilością graczy było bardzo mało. Niespełna 5 pustych, ale wciąż aktywnych serwerów Minecraft. Po przetestowaniu pierwszych lepszych okazało się, że tylko jeden z nich tak naprawdę nas interesuje, gdyż reszta była na wersję nieco starszą gry. Tylko jeden wspierał ówcześnie najnowszą. No więc napchani propagandą tamtejszych youtuberów stwierdziliśmy, że najoptymalniej grać będzie na najnowszej wersji, bo ma nieco więcej funkcjonalności, a i błędów z kolei mniej. Wszystko do tej pory zapowiadało się świetnie. I tutaj zaczyna się najbardziej creepypastowa część tej całej historii, bo wszystko było jakby zupełnie w porządku. Weszliśmy całą trójką na ten serwer i rozpoczęliśmy grę. Mapa była jakby zupełnie pusta i kompletnie nowa. Nic nie było modyfikowane ani dotykane. Jak gdyby ktoś po prostu zostawił ten serwer również dla swoich znajomych i o nim zapomniał. Byliśmy świadomi, że serwer może się w każdej chwili wyłączyć i że istnieje ryzyko, że ktoś inny może do nas dołączyć, lecz nie przejmowaliśmy się tym zbytnio. Po prostu świetnie się bawiliśmy. Oczywiście w grze zachowaliśmy wszelkie środki ostrożności. Wyruszyliśmy zatem w podróż po tym minecraftowym świecie i przeszliśmy naprawdę ogromną ilość bloków z dala od miejsca tak zwanego spawnu. I graliśmy po prostu wspólnie jeszcze przez najbliższy miesiąc od momentu pierwszego dołączenia. Aż tu nagle, gdy pewnego dnia próbowaliśmy znowu wspólnie wejść na serwer, nie ma. Nic. Błąd połączenia. Stwierdziliśmy, że to już koniec naszej przygody z tym światem i serwerem. Straciliśmy naprawdę duży postęp i kilka całkiem czasochłonnych budowli, ale od początku byliśmy świadomi ryzyka. Dlatego nie była to żadna rozpacz, po prostu kolejna konsternacja, jak tu znowu zdobyć jakiś serwer do gry na nim. Weszliśmy więc znowu na stronę, na której oryginalnie znaleźliśmy adres IP tego, na którym dotychczas się bawiliśmy, jednak nie było tam już tego serwera. Co gorsza, nie było tam już żadnego serwera, który miałby w sobie mniej niż 10 graczy. Trochę nas to zawiodło i przyznam, po kilkudziesięciu minutach zawziętej dyskusji o tym, co począć, osobiście spróbowałem ponownie wejść na ten przyjęty przez nas niekiedyś serwer, lecz znowu nic, kto by się spodziewał. Więc w ramach bezsilności zrobiłem tak jeszcze z 5 razy, cóż no, za 6 jakoś się udało. Ale niczego tam nie było. W sensie, wszystko było jakbyśmy dopiero co miesiąc temu zaczęli grę. Nasze growe ekwipunki były puste i byliśmy na tej samej mapie, ale jak gdyby wszystko zaczęło się od nowa. No więc poczęliśmy, że tak powiem, wracać tam, gdzie mieliśmy zbudowane w grze rzeczy, ale wszystko było naprawdę bardzo, bardzo dziwne.
Po pierwsze, tak zwane chunki, czyli części mapy, w których jest to generowana całość świata, były często porozwalane, odstające od reszty, nieistniejące, czy też czasami miały w dziwny sposób pozamieniane bloki na nienaturalne. Jeden z chunków był normalny, inny był cały z drewna, trzeci generował górę, a kolejny dolinę. To wszystko nie miało sensu. W taki właśnie sposób osiedlone wcześniej przez nas miejsce było przecięte przez ogromny rów zepsutych chunków, a później naszym oczom ukazało się coś naprawdę niecodziennego. Za tym rowem były ustawione jeden obok drugiego bloki diamentów. Całość ciągnęła się raczej w nieskończoność, gdyż po kilkunastu minutach chodzenia tam w kółko nie dało się znaleźć końca. Po ogólnym ogarnięciu sytuacji i zdaniu sobie sprawy, że chyba to już wszystko nie ma sensu i nie warto już tam grać, serwer nagle się wyłączył. No i przestaliśmy tam grać. Tak, o. Jednak nie na długo, gdyż zaczęło się nam nudzić. Stwierdziliśmy zatem krótko potem, że spróbujemy jeszcze raz, że damy radę tak grać. Ale ta postawa nie trwała zbyt długo, bo zastaliśmy tam pewnego gracza z losowymi cyferkami zamiast nazwy, który dołączył zaraz po naszym ponownym zjawieniu się. Próbowaliśmy się z nim jakoś skomunikować, lecz bez skutku. Jego gracz nie ruszał się i stał w jednym miejscu, więc go zabutowaliśmy. Ten jednak wciąż nie dawał żadnych oznak egzystencji. Chwilę później wyszedł z gry, a naszym oczom ukazały się dziwne symbole napisane przez administratora. Ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z serwerami Minecraft, mogą nie wiedzieć, więc szybko już tłumaczę. W konsoli serwera Minecraft po wpisaniu komendy ukośnik say w grze wyświetli się wiadomość napisana z komendy administratora tego serwera. W taki oto sposób wnioskuję, że to admin pisał te dziwne wiadomości. No więc ja jako taki młody spryciarz spróbowałem przepisać te wiadomości z hex na ASCII, potem jeszcze z czegoś innego na coś innego i w końcu z włoskiego na polski dowiedziałem się, że mamy czym prędzej wypier... No właśnie, no więc po króciutkim namyśle i dalszej bezskutecznej próbie komunikacji z tym dziwnym administratorem stwierdziliśmy, że spełnimy tę grzeczną prośbę i sobie pójdziemy. Ale to co najmniej nie koniec tej podejrzanej historii, która brzmi jak jakaś słaba creepypasta z neta. Nie jestem rasistą, nie znam też Włochów, ale ten zapewne Włoch był wyjątkowo nie dość, że niegrzeczny, to jeszcze natrętny, bo zaledwie miesiąc potem jeden z moich znajomych, który grał tam razem z nami na tym serwerze i był przy tej całej akcji, zaczął dostawać dziwne listy z robakami w środku i czerwonymi bazgrołami. Były to bardzo dziwne, różnokolorowe kopety z wymazanym nadawcą, odbiorcą wpisanym jako właśnie ten kolega. Tak bardzo mnie to zmroziło, że gdy się o tym dowiedziałem, nie byłem w stanie się w to jakoś mega mieszać, nie chciało mi się. W końcu administrator tego dziwnego serwera mógł za jakiś stalkerski cel wziąć sobie nas wszystkich po kolei. Ale tego nie zrobił. Może wysłał listy nam wszystkim, tylko że jedyny adres, który poprawnie udało mu się namierzyć, był adresem tylko tego jednego kolegi? Co w takim razie miało być w listach dla nas? Otóż mówię, że właśnie ze strachu niezupełnie zagłębiałem się wtedy w tę sprawę bardziej. Dlatego to wszystko było mega dziwne i myślałem, że już jeden z moich kolegów gdzieś o tym na jakimś forum napisał, bo z tego co wiem, miało tak być, ale na to wygląda, że chyba tak w końcu nie było. A co wy o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Może macie jakieś osobiste przeżycia dotyczące takich spraw lub też macie pomysł na kolejny materiał. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji i polubienia tego filmu. Możecie też wejść na mojego Patronite'a i mnie wesprzeć lub zostawić komentarz z pomysłem na następny film. Dziękuję bardzo.